kadra mi się śniła. Już chyba przeżywam tak ten turniej, że już nawet jak śpię, to myślę o siatkówce. Witamy pięknym. Niedzielę. 29 dzisiaj mamy? To jest spojrzenie na Benię, naszą fizjoterapeutkę. Czy my mamy dzisiaj 29 tak, maja? Tak, mamy 29 maja. Wciąż strefy jeszcze i godziny, i daty w Polsce. Mamy piękne 10 stopni, jak na maj przystało. I ruszamy w naszą podróż na VNL. Jesteśmy w tej chwili w drodze z Częstochowy do Krakowa. Zaraz sobie spojrzymy, kto się czym zajmuje. Rozpoczęliście długą drogę. Cieszy mnie bardzo, że to ja jestem tym pierwszym, który rozpoczyna tą drogę, aby ona była szczęśliwa, żeby wyniki sportowe były no, w większości pozytywne, bo wiem, że mamy przeciwników bardzo mocnych i nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie wygrać. Taka jest prawda. Jeżeli podróż będzie odbywała się bez opóźnień, to już za niespełna 23 godziny będziemy na miejscu w stanie Louisiana. Oczywiście przed nami dwie zmiany czasu i w Atlancie, i właśnie między Atlantą a Shreveport, tam gdzie docelowo lecimy. Także jeszcze chwilę czasu spędzimy ze sobą. Nasz trener Nicola Vettori, drugi szkoleniowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujemy w pierwszym etapie podróży? Ile tych etapów przed nami? No dopiero startujemy, więc czekam niecierpliwością pierwszy lot. Trener Stefano Laverini. Coach, how are you? Fine. Early morning in Poland. Nice daylight. Perfect. Today's gonna be a good day. Kolejny przedstawiciel naszego sztabu, Krystian, jak tam podróż mija? No dopiero zaczęliśmy podróż, a przed nami całkiem kilkanaście godzin dobrej przygody, więc jak na razie jest początku. Ale nawet zdążyło mi się coś przyśnić, więc okej, no dobre życie. Zapamiętałaś sen? Tak, kadra mi się śniła. Przespany. Tak, tak. Elegancka drzemka. Jedziemy dalej. Bardzo świetnie, czyli forma jest. Kierownik zamieszania. Uśmiechnięty. Zamieszania. Uśmiechnięty. Nie no, uśmiech to jest podstawa. Słuchajcie, w takich sytuacjach uśmiech to jest podstawa. Prawda, preparatore? Si. Preparatore. Perfecto. Yo soy preparatore. Jesteśmy teraz w Amsterdamie. Dziewczyny są po pierwszej turze podróży, część wyspana, część zrelaksowana, a na pewno wszystkie gotowe do dalszych wojaży. Jak po pierwszej części podróży? Pół godzinki przespane, jedziemy dalej, zbieramy siły, kawusia, jedziemy do Utah. Mamy opóźnienia w tej chwili ile? Godzina 50. Godzina 50. Godzina 50 opóźnienia. Ale trener Vettori w świetnym nastroju. On się dopiero rozkręca. No dobra, teraz to profesor.
na doktor teraz to wygląda, no proszę bardzo. Jak tam, Nikola? Co oglądasz? A, ty cały czas się jeszcze tu szkalasz. Ty nie odpoczywasz. Miejsce stojące, miejsce VIP. Panowie, musi być na szybko. Jak to mówi Paweł Brandt, lecimy dalej. Lecimy dalej. Atlanta nas przywitała. Z opóźnieniem, ale przywitała. Piero jest super. Wszystko ogarnia. Samoloty na nas czekają. Nie ma charteru, ale jakby były. Indywidualna obsługa. Jest jakby ekskluzywnie, tak. Jakby luksusowo. Na lotnisko jedziemy pociągiem jak metrem, tak więc... Jedyne 20 godzin kolejnego drogi. Oj, oj. I co, to nie my? Nie wysiadamy. Nie. To nie te. Jest już godzina późna, solidnie późna kadra, w okolicy godziny drugiej czasu amerykańskiego zameldowała się w hotelu Hilton. Czasu druga godzina czasu amerykańskiego to jest, drodzy Państwo, u Was godzina 9, co by znaczyło, że w podróży byliśmy ponad 24, jeśli dobrze liczę, 27 godzin mniej więcej od wstania i śniadania. Mimo długiego czasu dalej nie poprzestaliśmy na atrakcjach, bo nasze bagaże wybrały sobie inny przylot, inną datę przylotu i prawdopodobnie będą jutro. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że to nie dotyczy całej ekipy, tylko części grupy. Nie jest to tylko sytuacja w naszej kadrze. Jutro dzień troszeczkę taki będzie ustalany na bieżąco, bo trochę nam się te godziny poprzesuwały w związku z przylotem, ale też będziemy dla Was coś ciekawego szykować, także dobranoc.